Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę, jakich używam narzędzi przy renowacji i odnawianiu drzwi. Zapraszam! Ok, to są narzędzia, których używam przy opalaniu takich prostych drzwi. Najważniejsza rzecz, jaką trzeba stosować, to maska z filtrami. No nie wyobrażam sobie, żeby pracować w momencie, kiedy opalamy drzwi bez maski, chociaż powiedzmy, że już potrafię opalać w taki sposób, że praktycznie się w ogóle nie dymi. No ale mimo wszystko warto dbać o swoje zdrowie. Druga rzecz, jako że mamy dużo czasu w czasie pracy, słucham sobie muzyki, podcastów, no czego tam chcę. A w momencie, kiedy już później szlifuję, no to też używam słuchawek. Zwłaszcza, że mają taką funkcję tłumienia dźwięków, które są dookoła. Także proste, ale fajne rozwiązanie. Wiadomo, czapeczka zielona. No i opalarka. Dwie takie same opalarki. Jakoś nie uważam, że trzeba mieć szczególnie super najdroższy sprzęt. Więc mam dwie. Dlaczego dwie? Dlatego, że w momencie, gdybym miał jedną i mi się popsuje, no to mam po robocie. Nie mogę nic zrobić. Muszę wsiąść i pojechać do sklepu kupić nową. Zdarzają się też sytuacje, że te opalarki w momencie, kiedy długo pracują i się je nagrzeje, że one się wyłączają. Nie chcą się ponownie włączyć. Więc w tym momencie odkładamy ją do ostudzenia i odpalamy drugą. Możemy pracować dalej. Wiadomo, rękawice. Podstawowa rzecz do usuwania farby z płaskich rzeczy to taka skrobaczka, która jest sztywna. Kolejne rzeczy, no to takie skrobaki, którymi sobie mogę pomagać w tych miejscach. Ewentualnie taki kwadratowy skrobak. Z pogrubioną rączką, bo jeżeli używa się go dłuższy czas, to boli dłoń po prostu od ściskania czegoś cienkiego. Mam jeszcze dwie takie skrobaczki profilowane. One są też fajne w momencie, kiedy trzeba gdzieś dojechać, gdzie nie damy rady szpachelką. No to albo na płasko, albo czymś takim. Ona jest taka lekko półokrągła. Nie jest do końca idealnie płaska. Mają lekkie takie zaokrąglenie na tych płaszczyznach. Ta świetnie się nadaje do profili. Tutaj akurat nie mamy. Dłuto po to, żeby dojechać sobie do końca, na przykład, żeby tutaj ładnie coś wyczyścić. Szczotka przydaje się w momencie, kiedy mamy listewki z fazą, z frezem i nie idzie ich doczyścić za bardzo niczym, no to rozgrzewamy i czyścimy szczotką drucia. To tyle na temat narzędzi, których używam do opalania bardzo prostych drzwi. Więcej informacji znajdziecie w kolejnych filmach. Myślę, że przygotuję taki film, gdzie omówię wszystkie narzędzia, jakie są przeznaczone do renowacji drzwi. Tymczasem proszę o subskrypcję, proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!